Co tutaj z obstawą niszczycieli? Halo panowie, lenicie się, bo tutaj merkawa przyjechała. Więcej HP ma. Kurde, nie przebije się przez jego przód. O kurde, wbiłem. Ja utknąłem. Dzień dobry, cześć i cześć, moi drodzy. Witajcie w dzisiejszym odcinku. I dzisiaj zajmiemy się najnowszym, specjalnym pojazdem premium, którego można zdobyć w sztabie za wykonanie misji. Jest to T-90A Burlak. Dość nietypowa maszyna, bardzo odmienna konstrukcja. I też warto podkreślić, że jest to troszeczkę zmyślone, ponieważ oficjalnie ta wieża istniała, spokojnie, ona jest realna, wszystko zostało wyprodukowane, ale w rzeczywistości została zamontowana tylko i wyłącznie na czołg T-72B, ale mogła być również zamontowana na T-80 czy też na T-90, więc twórcy w ramach balansu postanowili zamontować ją na czołgu T-90A, ale powiem, że jeszcze fajnym smaczkiem byłoby, gdyby w drzewku pojawił się T-72 Burlak, który no, byłby taką po prostu małą ciekawostką dla osób, które nie zdobyły wersji na 8 poziomie. Może ten niższy T-72 wtedy byłby wersją drzewkową, a nie premiową. No i co? Dzisiaj przyjrzymy się tej maszynie i troszkę opowiem o jej historii, ale tak w mocnym skrócie, ponieważ no, obejrzenie modułów będzie zajmowało naprawdę sporo czasu. A więc Burlak, nazwany tak na cześć słynnych rosyjskich holowników rzecznych z XIX wieku, był programem realizowanym w latach 2005-2009 przez biuro projektowe KBTM w Omsku, którego celem było opracowanie zunifikowanego, nowoczesnego, dwuosobowego modułu bojowego, inaczej wieży, która mogła być stosowana w wielu rosyjskich czołgach podstawowych, w tym w seriach T-72, T-80 i T-90. W wieży zastosowano nowy automatyczny mechanizm ładowania, który podawał amunicję do działa głównego z zasobnika umieszczonego dość nietypowo, ponieważ w popiersiu wieży. Cały mechanizm umieszczono w wieży, aby zapewnić możliwość użycia jej w wielu typach kadłubów. Kolejnym ciekawym elementem, widocznym na pierwszy rzut oka, był projekt opancerzenia ERA. Rozmieszczono go inaczej niż w typowych rosyjskich konstrukcjach, np. Kontakt 5. Tutaj panele ERA wystają na zewnątrz wieży od dołu do góry, a nie idą od góry do dołu, tworząc bardzo charakterystyczny wzór, który trudno pomylić z jakimkolwiek innym projektem. Opancerzenie składało się z wielu modułów i można było je bardzo łatwo wymienić w walce, a nawet modyfikować wraz z przyszłym rozwojem technologii ERA. W pojeździe zainstalowano rozwiązanie ERA o nazwie Kaktus lub jego nowsze wersje. Na bazie ramy T-72B zbudowano i przetestowano co najmniej jeden prototyp w 2008 lub 2009 roku, który znacznie różnił się od wcześniejszych projektów i patentów. Prototyp ten nie posiadał niektórych z założonych części, a układ COA był inny. Na tym etapie wystąpiły poważne problemy z kontynuowaniem projektu i anulowano go na rzecz programu ProRyw, który obejmował model czołgu T-90MS. No dobra, to teraz przyjrzyjmy się tej maszynie i najpierw zacznijmy od wyglądu wieży. Jak widać, ta wieża jest bardzo charakterystyczna. Jest, no, ta ERA tutaj nieźle wystaje. Tutaj mamy jeszcze wyrzutnie granatów dymnych, które są ustawione trochę do przodu, trzy wyrzutnie do przodu i jeszcze trzy wyrzutnie na bok. Niestety, no, dym jest skierowany tylko i wyłącznie do przodu. Szkoda, że nie jest tak skierowany, że działa na 180 stopni, bo technicznie to tak wygląda. Tutaj mamy taki wypukły element wieży, gdzie jest zamontowany karabin maszynowy. Dość ciekawe rozwiązanie, ale gdyby to zostało tutaj trafione, pewno by wybuchło, no bo to jest amunicja tak czy inaczej karabinowa. I tu z tyłu mamy taki wielki, ogromny element wieży. Bardzo on jest charakterystyczny dla europejskich MBT-ków, takich jak na przykład Leopard, czy też mówimy o Abramsie, Leclercu. No bardziej właśnie to jest styl europejskich, a zarazem też zachodnich MBT-ków. Żeby tak porównać, tu jest wieża T-90, różnica jest ogromna, ta wieża to po prostu takie, można powiedzieć, koło, tylko że lekko zakątowana z przodu, ale widać, no to jest niepełne skątowanie. Więc różnica technologiczna wieży jest naprawdę ogromna, ale armata jest całkowicie ta sama co w T-90. I właśnie, jeśli chodzi o uzbrojenie, no tutaj mamy Ready Rack, czyli magazynek na dwa pociski, ale jest on najbardziej zaawansowanym Ready Rackiem w całej grze. Ponieważ kiedy strzelimy i mamy przeładowanie, no to to przeładowanie nie zostanie przerwane, będzie ładowało się cały czas, dzięki czemu nie tracimy cennych sekund i to zarazem jest przewaga technologiczna nad wieloma innymi maszynami. Jak widać, mamy pojemność na dwa pociski. Pełne przeładowanie jednego pocisku zajmuje 9,40 sekundy, a przeładowanie z magazynu do zamka zajmuje natomiast 2 sekundy.
Jak widać na rozrzut, na przeciwpancerny mamy 0,132, na odłamkowym 0,162, a na akumulacyjnych 0,142. I czas celowania jest, no, szybki, bo to oczywiście rosyjskie armaty, sekunda i 70 setnych. Depresja działa wynosi 5 stopni, jak na rosyjskie czołgi to i tak sporo, a lewacja wynosi natomiast 14 stopni. I jeszcze prędkość obrotu wieży w tym czołgu to jest 41,2 stopnia na sekundę. Jeszcze ważną ciekawą rzeczą jest to, że w tym buraku możemy sobie odblokować moduły, niestety musimy wykonać misje sztabowe, w tym przypadku musimy wykonać 100 misji i możemy sobie odblokować moduł, który nam zwiększy przeładowanie głównego działa lub moduł, który nam zwiększy szybkość ładowania z magazynu do zamka. Tak samo jeszcze mamy tutaj dwie dodatkowe modyfikacje, które możemy odblokować w taki sam sposób. I pierwsza nam przyspiesza naprawę modułów, która jest zwiększona o 30% i zwiększa nam ochronę modułów o 15%. A ostatnia modyfikacja to jest system SOA, czyli automatyczny twardy i automatyczny miękki. Czyli zarazem rakieta będzie w nas leciała, no to system zareaguje i ją zlikwiduje, a miękki będzie po prostu utrudniał naprowadzanie rakiety. Odnośnie amunicji, no to mamy dosłownie tę samą armatę co T-90A, więc mamy najlepsze pociski. I mamy tutaj pocisk przeciwpancerny o przebiciu 750 mm, który zadaje 630 obrażeń. Pocisk odłamkowy, który ma penetrację 50 mm, może zadać 995 obrażeń. Częściową penetracją zada 279, w przypadku braku penetracji może zadać 70. Wiadomo, ten pocisk może zadać trochę mniej obrażeń, może zadać też więcej, albo tak naprawdę zada całkowite 0. A ostatnia amunicja to pociski kumulacyjne Hit FS, które mają penetrację 890 mm, znacznie więcej niż amunicja przeciwpancerna, i zadają 788 obrażeń, również więcej damage'a, ale jak ten pocisk się w ogóle nie przebije, no to nie zadaje żadnych obrażeń. Jak widać, opancerzenie buraka jest bardzo potężne, tutaj amunicja 120 mm o przebiciu 800 i wieża jest nie do przebicia, jedynie tutaj taki mały element pierśnia wieży można przebić. Przednia płyta również jest nie do przebicia, 1000, nawet 500 odporności, tutaj jedynie taki element, gdzie jest 900 mm, więc dziewiątka mogłaby się przebić te elementy, jakby już pancerz oberwał, ale dolna płyta jest całkowicie papierowa, 600 mm, niżej mamy jeszcze 450, więc dosłownie jest papier dla amunicji przeciwpancernej. Z boku mamy niewielkie opancerzenie, tutaj na przodzie jest to 408 mm, tutaj pancerz wynosi już tak 300-250 w tym miejscu. Tutaj już mamy natomiast odporność 235, a na samym tyle jest 185. Chociaż tutaj element jest niby 200, tutaj 220, więc tył jest dość ciekawie chroniony. Tutaj mamy też odporność 250. Wieża, no, jest nie do przebicia, 1200 prawie. Tutaj jest natomiast 500, więc od boku już będzie przebijana przez armaty czołgowe, a magazyn amunicyjny ma tylko 336 mm. Na z tyłu wiadomo, całkowity papier, 65 mm i 69-62 mm. W przypadku amunicji kumulacyjnej, no to widać, ten pierścień wieży jest znacznie bardziej wrażliwy na penetrację, już 800, tutaj jest natomiast odporność tak 1000, więc no bardzo kiepsko, że tutaj ten czołg będzie przebijany. Pancerz jest całkowicie ten sam co w T90, więc odporność jest ta sama. Dolna płyta to jedynie na samym dole jest odporność 730, więc również będzie przebijane. Od boku odporność jest dwa razy większa niż na apeki. Tutaj mamy z przodu odporność 845, to jest 475, 235, tutaj przy wieży już jest 400. Tu mamy 265, tu również dalej jest 400, 328, 308 jeśli chodzi o plecy. Wieża, no tutaj jest, wiadomo, część przednia jest całkowicie nie do przebicia. Natomiast tutaj mamy odporność 570 i tu nam rośnie 800, 900 mm. To chyba jest jakiś błąd, 1000 mm. To musi być błąd spowodowany tym elementem wieży. Jak sobie zobaczymy to z tej strony, tutaj odporność normalnie wynosi 600 mm. A całkowicie magazyn ma odporność 400. No i na tyle, wiadomo, 60 mm. Mobilność buraku jest dokładnie taka sama jak w zwykłym czołgu T-90, czyli do przodu maksymalnie jeździmy 65 km na godzinę, do tyłu 25, od 0 do 32 rozpędzamy się w 5,76 sekundy, natomiast od 0 do 65 rozpędzamy się w 30,10 sekundy. Obrót kadłuba wynosi 37,6 stopnia, a prawdopodobieństwo pożaru tego silnika wynosi 4%. Poziom maskowania w tym czołgu wynosi 15%, a zasięg widzenia podczas jazdy to 330 metrów.
Jakie perki warto dać załodze w T90A buraku? Ja tutaj na razie mam dodaną jedną, czyli ogólna celność podczas jazdy. Druga to może być przyspieszenie na bezdrożach, ponieważ no, ten czołg jednak trochę jest wolny. W przypadku działu nowego to jest wskaźnik utraty celności przy strzelaniu, ze względu na to, że strzelamy nawet dwa pociski pod rząd. A w przypadku drugiej umiejętności, no to tutaj raczej można sobie coś dopisać do celności, czyli albo szybkość celowania, albo maksymalny rozrzut, ponieważ armata jest dość mocno żywotna, na tym poziomie no, rzadko się ją traci. A obrót wieży akurat tutaj jest niepotrzebny, kontrola PPK tym bardziej, bo ten czołg nie wali rakietami. Z dodatkowych modułów ja tutaj tradycyjnie wożę ulepszoną szybkostrzelność, czyli po prostu szybciej ładuję, ale to jest jeszcze nowsza wersja, dzięki czemu mam mniejszy jeszcze okrąg celowania. Następna modyfikacja to jest zwiększenie odporności modułów, ponieważ obawiałem się, że ten czołg może dość często tracić modyfikacje, wieżę, armatę, magazyn. No akurat tak często nie jest, on prawie tego nie traci. I następne to sobie wybrałem największy okrąg, czyli po prostu mi również zwiększa precyzję celności. Jak ktoś nie chce mieć modułu od celności, no to możecie sobie dać odnośnie, żeby magazyn amunicyjny nie wyleciał w powietrze. Chociaż cały tył wieży to jest magazyn amunicyjny. W normalnej bitwie jeszcze ani razu mi się nie zdarzyła sytuacja, żeby ten magazyn wyleciał w powietrze, bo był w ogóle uszkodzony. Nawet ten czołg mi jeszcze nigdy nie zapłonął, nie miałem w ogóle takiej akcji. Więc taka modyfikacja według mnie jest akurat w jego przypadku dość zbędna. No dobra, to trochę sobie powiedzieliśmy o buraku, czas przejść na pole bitwy, zobaczyć jak to w praktyce wygląda. Szybkie zadymienie, jest w miarę bezpiecznie. I tutaj trzeba by podjechać. Tym razem mają dziewiątkę i tu jeszcze Merkawę. Oj, Merkawa będzie trudna do przebicia. Jest i burak. Już trochę chcę zaraszować, no zapraszam. Dużo tych buraków się już nagle pokazało, oj dużo. I szybko one znikają. No jedź! Kurde, rykoszet. Ale dobra, teraz przynajmniej został przebity. Nie widzę tutaj za bardzo przestrzału. Ja, typ się całkiem dobrze ustawił. Ale tam jest jeszcze jeden. I tutaj jakieś tam wsparcie sojuszników mam, można by tak lekko zaryzykować. Przede wszystkim zawsze ten burak będzie mi robił za osłonę. Na górce siedzą, tradycyjna pozycja. Pytanie dokładne gdzie? Okej, Bradley mi przywalił. O! Jest i Merkawa. Problem jest taki, że tam coś stoi, tu jest Merkawa. Na lewej, że tam mają czołgi, nie ma jak podjechać. Merkawa w zasadzie może tam się wycofać. Ale żeby dziewiątką tak się wychylać? Ale to Merkawy jest to, że na blisko jest dość twarda. Przede wszystkim dla naszych maszyn. Da się ją przebić, ale tak czy inaczej jest twarda. Well, shit. Jeszcze 10 RC tam sobie siedzi. To jest dobra pozycja, jest tutaj całkiem dobra ochrona. Ja tutaj prędzej zardzewieję, niż jakikolwiek przeciwnik by wyjechał. A szturmować tutaj nie ma w ogóle sensu. O, Merkawa, już tam przejechała? Sporą trasę. Dobra, ten ostatni był akurat bardzo kiepski. Co, jak się... Jak się przebił? Przecież dałem specjalnie do tyłu i nagle się mógł przebić. Tutaj pięknie ramka wyjechała. Dobra, szybkie zadymienie, nie widzisz mnie. Czyli ładuj tutaj przeciwpancerny. No nie zdążyłem. Prawdopodobnie tutaj z prawej będzie chciała wyjechać Merkawa. Ciekawe skąd? Okej, już mam odpowiedź. Bardziej obstawiam, że tam jest jakiś zwiadowca. Tam siedzi. Harimau.
No proszę, tutaj M8 była. Tamci mają go od pleców. Póki nie zareagują, to on będzie tutaj nas tak wykrywał i nie będziemy mogli się ruszyć. I co, mogę się teraz lepiej wychylić? Nie, dalej mnie widać. O, jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej, Merkawa tu przyjechała. To co tutaj z obstawą niszczycieli? Halo panowie, lenicie się, bo tutaj Merkawa przyjechała. Więcej HP ma. Kurde, nie przebije się przez jego przód. O kurde, wbiłem. Ja utknąłem. I sobie lufę w ten sposób jeszcze rozwaliłem. Pięknie. Kuźwa, niech ta lufa się naprawi. Kuźwa, co jest? Znowu mam lufę rozwaloną? 66 HP. Kurde, tak mało zabrakło. Już tam sobie podjechali. U, pięknie, prawie by amunicja wybuchła, gdyby tak jeszcze się typ wychylił. No ten Chińczyk... No, gościu, trochę za bardzo ryzykujesz. Ja wolę tak nie ryzykować. Parę razy się na takich akcjach przejechałem. Jeszcze jeden strzał? Gąsienica. Ale przynajmniej leopard jest na dobicie. Tam jeszcze jest burak, z tego co widziałem, miał ponad 3 koła HP. Więc obstawiam francuskiego dowódcę. Griffin. Za późno podjechałem do... O, jest burak. Kiepsko go niestety widać. Już wie, że mu nie przebije, to jest gwarantowane. Jest Griffin. No dobra, drugi pocisk akurat nie trafił, ale pierwszym się udało. Tam są aż dwa Gryfiny, z tego co widzę. Duże wsparcie ogniowe, więc tym bardziej nie warto się tutaj wychylać. No, gościu, pokaż się. Dobra, odłamkowy. Akurat się schował, kiedy mam już przygotowany odłamkowy. Ten Chińczyk zginie, on odbrywa od tych Gryfinów. Zamiast tak się zatrzymać, nie szarżować, poczekać aż ten burak się wychyli, on to gość nie czeka. Ja te odłamkowe wystrzelam tak, no, kiepsko, bo nie chcę się gość wychylić. No podjedź, gościu, trochę bliżej. Dobra, nie będę strzelał. Fajnie, obiekt mi tutaj zostawia, w takim razie ja też się wycofuję, bo nie ma sensu tutaj siedzieć samemu. Chociaż ty tutaj jedzie. Jest coraz bliżej. Na im buraka jakoś wyświetlam, ale jak ja tutaj sam wyjadę, to dostanę od Gryfinów, więc lepiej się wycofać. Rykoszet? On to samo. Jeszcze lepiej, dostaję od pleców. Od kogo? Od Gryfina 50. Fajnie, z dwóch hajaków zadał mi 350 obrażeń, a ja już nie mam żadnego hajaka. No to cudnie. Póki mam na plecach tego Gryfina, to jestem tak naprawdę zgubiony. Kurde, jak to jest, że jego pierwszy HF chodzi za 60, a drugi już ponad 200? Tam te MBT-ki jakby to jakoś mogły podjechać. Chociaż trochę wspomóc. Dobra, przynajmniej dostał. Ale dalej ma przewagę HP.
Shit! Prosto od Gryfina. Może tutaj uda się tak spokojnie podjechać. Nie trafiłem. Ale przynajmniej chryzantema go rozwaliło od pleców. Chociaż o tyle dobrze, że udało się rozwiązać jeden mały problem. Teraz tam na środku widać... No, dużo czołgów jest. Ja może... Tym razem bardziej z tyłu zostanę. Bo już trochę z przodu się nastałem. Co mnie tutaj niby wykryło? Mam nadzieję, że... No nie no, ten Leclerc nie mógłby mnie wykryć. Ramka tym bardziej. Znaczy, że gdzieś tutaj jest jakiś zwiadowca. Chyba ten Gryfin tutaj. Możliwe, że to on. Jest ten Gryfin, pojechał na tyły. Ja mu się odpłacę za te walenie po mojej dupie. Po mojej pięknej radzieckiej dupie. Było blisko. To już było daleko. Lepiej było z APK strzelać. W sumie to są resztki, no to trzeba jak najszybciej po tego Gryfina pojechać. Jak widać, Gryfina już nie ma. Jedynie tam po drugiej stronie zostały dwa Bradleye. No, raczej mi się nie uda dojechać, bo co tam dojechało do nich? Chyba Leclerc. No to raczej bez problemu je rozwali. Tyle razy w tych terenach szturmowałem, teraz pora się po prostu bronić. No, no trochę za daleko, typie, wyjeżdżasz, bo... No jeszcze tutaj do nas 2.5 jedzie i może Merkawa. Czyli co, na górze nikogo nie ma? 2.5 tam już pojechała pełną parą. No dobra, trzeba za 2.5. A, jednak są. Jest i Leopard i Burak. Czyli 2.5 wpadła. Jedną bułę dostał, ale drugiej już mu nie przywalę. Albo przywalę. Jeszcze tylko trzecia? No nie, schował się. Ledwo początek gry, a już mamy 2 MBT-ki stracone. Zaraz będzie trzeci, bo tam 2.5 też jest u nas mocno uszkodzona. 2.5 ledwo żyje, Merkawa ty... Serio... Serio, Type... Znaczy, o Type, obiekcie. Puścił dym, zostawił mnie samego. Gdzie on się przebił? Już praktycznie nie było gdzie się przebić z Leoparda. Najgorzej, że tego Buraka nie widzę. Nie wyszło mi to trafienie. Cóż, ja tu stoję i czekam, i tak naprawdę czekam na śmierć, bo zaraz tu z prawej na mnie wyjedzie tyle maszyn. Rykoszet. No dajesz 2-4. I plecy. Było do przewidzenia. Nie wyszło mi to trafienie? Dobra, ale i tak już byłem przygwożdżony. No, drużyna, powiem w skrócie, fantastyczna. No dobrze, moi drodzy, jak widzieliście, Burak spisuje się ogólnie całkiem. Dobrze mi po prostu bitwy nie szły, ale na samym początku, jak go dostałem, to robiłem nim wyniki 6, nawet 8 tysięcy, więc robi swoje. Według mnie jest to bardzo przyjemny pojazd. Jego skuteczność bojowa daje mu potężną alternatywę, ale nie jest aż tak super OP. Przez tą wielką dolną płytę tak naprawdę... jest lepszy niż T90, ale dalej jest tak samo papierowy, tak samo go się likwiduje jak zwykłego T90, tak samo ma tę samą wadę w pierścieniowierze na pociski kumulacyjne, więc to jest po prostu zwykły T90 z tą samą armatą, różnica tylko, że ma większą szybkostrzelność, więc trzeba unikać u niego dwóch aż pocisków.
No i moi drodzy, dajcie znać, czy wy już zdobyliście swojego buraka. Jeśli tak, to jak wam się nim gra? I przede wszystkim, jak często je spotykacie? Na pewno równie często. I czy również dla was to nie jest żadne wyzwanie, ale jednak jest to irytujący przeciwnik. I zachęcam was, moi drodzy, do zostawienia łapki w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. I do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Na razie!